No, Achmatow ma dzisiaj 52 lata, to Czeczen urodzony w Kazachstanie. Jak mówiłem, no, wyjątkowo niebezpieczny człowiek. Dzisiaj odcinek trochę inny. Chcemy bowiem powiedzieć o tych, którzy są ścigani przez prawo, ścigani listami gończymi, ścigani między innymi europejskim nakazem aresztowania. No, ludzie ścigani czasami przez wiele, wiele lat. Kiedy wreszcie zostają zatrzymani, no to wszyscy wkoło się dziwią, że przecież to taki spokojny człowiek. Mówił wszystkim dzień dobry. Szefowie w pracy mówili, że przykładał się do pracy. No, ale przecież nikt nie ma na czole napisane jestem zabójcą. W sumie tych osób ściganych listami gończymi, szukanych w różny sposób, jest około 42 tysięcy. 42 tysiące osób szuka w tej chwili polska policja. Jak tak popatrzymy, no to jest rzeczywiście miasto sporej wielkości. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Tak się określa, że ci, którzy są ścigani listami gończymi, są elektryczni przez jakieś 2-3 lata. Co to znaczy elektryczny człowiek, który jest ścigany? Zwraca uwagę praktycznie na wszystko, co się wokół niego dzieje. Płaci gotówką, jeżeli musi, wychodzi rzadko z domu, nie jeździ z samochodem, nie korzysta z elektroniki różnego rodzaju, to jest telefonu, to jest komputera, bankomatu. No, żyje bardzo przykładnie. Po 2-3 latach ta, powiedziałbym, ostrość i ta ostrożność trochę zanika. W każdej komendzie wojewódzkiej policji są policjanci, którzy zajmują się ściganiem tego typu ludźmi. To się nazywa Wydział Poszukiwań Celowych. Niektórzy mówią łowcy głów, bo takie określenie często w mediach się pojawia. To są policjanci, którzy rzeczywiście zajmują się ściganiem tego rodzaju przestępców, ukrywających się skutecznie przez wiele lat. Trochę bym powiedział, są jak pająki, zarzucają swoją sieć i czekają. Zwykle w tę ich sieć prędzej czy później ktoś wpadnie. Kamil Żyła. To też historia znana. W grudniu 2021 roku Ewelina odeszła od Kamila Żyły. To jego żona miała dość życia z Kamilem. Chciała sobie to życie ułożyć w inny sposób. Zabrała córkę, dziecko i po prostu się od niego wyprowadziła. To był grudzień 2021 roku, ale Kamil z tym się nie pogodził. Chyba jest człowiekiem takim zawziętym, człowiekiem też, który nie znosi porażki. Traktował to pewnie także jako zdradę. Nie zniósł myśli, że Ewelina, jego żona, mogłaby sobie to życie ułożyć z kimś innym. A faktycznie Ewelina poznała Pawła. Paweł to dosyć, powiedziałbym, znany dziennikarz TVN. Zaczynał jeszcze w ośrodku w Katowicach, potem przeniósł się do Gdańska i tam był reporterem i przygotowywał ten program Dzień Dobry TVN. Oni zaczęli się spotykać, zaczęli coraz częściej być ze sobą. Tak było również w ostatni weekend marca 2022 roku. Wieczorem, to już była w zasadzie noc z 26 na 27 marca, oni siedzieli w Parku Śląskim w Chorzowie, siedzieli w samochodzie należącym do Pawła. W którymś momencie zobaczyli, że ktoś obok samochodu się kręci, zorientowali się, że to jest właśnie Kamil. Paweł wysiadł z samochodu, żeby z nim porozmawiać, żeby w jakiś sposób chciał zobaczyć, jakie on ma zamiary, ale kiedy wysiadł, otrzymał cios nożem w głowę. Tych ciosów było jeszcze więcej, w sumie 50 ciosów, które dostał Paweł. Pomimo tych aż 50 ciosów, które dostał Paweł, no to były ciosy i w głowę, i w tułów. On jeszcze jakimś cudem żył. Wsunął się do samochodu, Ewelina zaczęła go wieźć do szpitala.
ale praktycznie już do szpitala przywiozła trupa. Paweł nie przeżył. Sam Kamil uciekł. Wygląda na to, że ukrywa się gdzieś na terenie Niemiec. Jest poszukiwany i oczywiście listem gończym i tak zwaną czerwoną notą Interpolu. Tą czerwoną notą Interpolu są poszukiwani najbardziej niebezpieczni przestępcy. Jednym również z najbardziej poszukiwanych w Europie, ale też na świecie jest Jacek Kłos. Jacek Kłos to mężczyzna, który jest poszukiwany o próbę zabójstwa pewnego mężczyzny. W listopadzie 2007 roku w Kołobrzegu Jacek Kłos wspólnie z innym mężczyzną podłożyli granat obronny, tak zwany F1, podłożyli pod samochód tego mężczyznę, którego chcieli zabić. Potem odciągnęli zableczkę, nastąpiła eksplozja, jednak ta siła wybuchu była zbyt mała, żeby nie robić reklamy, ale to był przecież Mercedes, więc tutaj ten mężczyzna przeżył, natomiast no, spowodował ogromne zagrożenie dla ludzi. To był granat obronny, siła rażenia ogromna, jak tak popatrzymy na rozrzut takiego granatu, to jest około 200 metrów. Cudem było to, że nikogo w pobliżu nie było, bo przecież było to zagrożenie także dla innych niewinnych osób. I z tego powodu, a więc z powodu tego, że próbował zabić tego mężczyznę, jak również spowodował tak zwane zagrożenie powszechne, czyli zagrożenie dla wielu osób, Jacek Kłos jest poszukiwany, jak widzicie, już od roku 2007. Od roku 2013 krakowska, ale oczywiście i polska policja poszukuje listem gończym Radosława Jarzębaka. To człowiek, który był w takiej typowej grupie przestępczej, grupie kiboli, która handlowała na dużą skalę narkotykami. To jedna z większych grup przestępczych, jakie zlikwidowano w tym czasie w Krakowie. W momencie likwidacji tej grupy zatrzymano 29 osób. Część została aresztowana, część odpowiadała z wolnej stopy. Niektórym udało się uciec. Również i przywódcy tej grupy podobno trafił do Gwatemali i w Gwatemali niedawno znaleziono jego ciało. W tej chwili policjanci z Krakowa wyjaśniają, czy rzeczywiście jest to ten przywódca grupy i to on nie żyje, czy też być może jest to jakaś pomyłka albo próba zmylenia policjantów, którzy tego człowieka poszukiwali. Ja myślę tutaj o tym przywódcy grupy. Natomiast sam Jarzębak jest także poszukiwany w momencie, kiedy miał mieć sprawę w sądzie, kiedy miał tę sprawę, miała zapaść decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu. On był w sądzie konwojowany przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego. Kiedy miał podpisać protokół o tymczasowym aresztowaniu, policjant rozkuł go. On w tym czasie wyskoczył przez okno. Miał szczęście, bo to okno na parterze sądu. Skoczył na dach samochodu jednego z sędziów, no i w ten sposób udało mu się uciec. Grupa miała takie, powiedziałbym, dobre powiązania, bo oni handlowali z grupami przestępczymi z Ameryki Południowej. Wygląda również na to, że Jarzębak uciekł właśnie do Ameryki Południowej i tam się ukrywa. Trwają oczywiście jego poszukiwania. Te informacje, które się pojawiły w ostatnim czasie, wskazują na to, że nie jest wykluczone, że właśnie tam są, podobnie jak i ten szef grupy, którego ciało niedawno znaleziono. Poszukiwanych są także kobiety. Niestety jest ich coraz więcej. Ta swego rodzaju emancypacja dotarła również i do kodeksu karnego. Tak jak popatrzymy chronologicznie, w latach 90. mniej więcej 4% wszystkich przestępstw popełniały kobiety. Kilkanaście lat później to już było 7-8%. Ostatnie lata to jest jakieś 11-12%.
a w zabójstwach nawet 13%. Więc widać z tego, że panie kobiety popełniają coraz więcej przestępstw, w tym i bardzo poważnych jak zabójstwa. Te ich relacje z mężczyznami bywają oczywiście różne. Bywa i tak, jak robiliśmy odcinek o Monice Szymańskiej, że potrafiła sobie podporządkować mężczyzn, że ona wydawała polecenia, rozkazy, że oni jej słuchali. Bywa i tak, że kobiety manipulują mężczyznami. Czasami im się wydaje, że to oni decydują, a tak naprawdę decyduje o tym kobieta. To trochę to z powiedzenia, że kobieta jest szyją, która kręci głową. Ale bywa również i tak, że kobiety rozkochują mężczyzn w sobie po to, żeby oni wykonali na kimś wyrok śmierci. Także bywa oczywiście różnie, te relacje bywają różne. Jedną z takich kobiet, która jest poszukiwana od wielu lat, jest Anna Muszyńska. Anna Muszyńska ma dzisiaj 40 lat, ona mieszkała w Żarach, w takim, powiedziałbym, ładnym domku. W ogóle otoczenie tego domku, jej rodzinnego, też było ładne. Przystrzyżony trawnik, jakieś iglaki, zadbany dom, więc wydawało się tak z zewnątrz, z pozoru, że wszystko w tym domu jest w porządku. No, nic podobnego. Te relacje pomiędzy Anną, ona miała jeszcze dwóch braci, starszego i młodszego, a ojcem, no, były dramatyczne. Rzeczywiście ojciec był człowiekiem agresywnym, takim skłonnym do awantur. Twardą ręką trzymał całą trójkę swoich dzieci. Mama Teresa wyjechała do pracy do Włoch. Praktycznie tego kontaktu ani z mężem, ani z dziećmi, takiego codziennego, nie miała, więc teoretycznie wychowaniem dzieci zajmował się właśnie ojciec Eugeniusz. To było mniej więcej na święta wielkanocne 2002 roku. Wtedy Anna pokłóciła się z jednym z braci. Odgłosy tej awantury usłyszał ojciec, to mu się nie podobało. Zaczął mieć pretensje do Anny, zaczął ją gonić po całym domu, dopadł ją gdzieś tam w kuchni, zaczął ją dusić. Wtedy dziewczyna zdołała się wyrwać, ale miała obrażenia na twarzy. Wstydziła się z tymi obrażeniami pokazać chociażby w szkole. Tu narastały pewnego rodzaju zaległości, bo ona do tej szkoły po prostu nie chodziła. Potem nie wiedziała, jak się z tego wszystkiego wytłumaczyć przed ojcem. Bała się, że znowu zacznie się awantura albo bicie. Postanowiła wraz z braćmi ojca zabić, ale nie chcieli tego zrobić sami. Postanowili wynająć zawodowych zabójców. Poszukiwaniem tych zabójców miała się zająć najlepsza koleżanka Anny, Marzena. Marzena i jej brat faktycznie znaleźli potencjalnych zabójców. Wprawdzie nie byli to zawodowi zabójcy, ale dwaj bracia, bliźniacy, których jedynym marzeniem było to, że zostaną płatnymi zabójcami. Zresztą ich ojciec również ich w tym utwierdzał, szkolił ich po to, żeby oni osiągnęli swoje marzenie, czyli to, że chcą zabijać ludzi. Nie mieli jeszcze doświadczenia, nikogo wcześniej nie zabili. Zdecydowali się jednak na to, że zabiją ojca Anny, a zapłatą miało być 600 zł i telefon komórkowy. Uradzili, że właśnie taką dostaną zapłatę i zdecydowali się na to, że zabiją ojca Anny, czyli pana Eugeniusza. W piątek Anna idzie na dyskotekę w Żarach wraz z tym młodszym swoim bratem. Kiedy poszła na dyskotekę, to było swego rodzaju alibi. Poszła na dyskotekę, brat Marzeny przyprowadził do ich domu tych dwóch bliźniaków, którzy mieli zabić ojca Anny. W domu był też starszy brat Anny. Cała czwórka poszła na górę, tam ich ojciec Eugeniusz oglądał telewizję. Starszy brat powiedział, że chcą go o coś zapytać, żeby przyszedł do pokoju. Kiedy przyszedł do pokoju, jeden z bliźniaków zdzielił go metalową rurką. Ten padł nieprzytomny, a potem go jeszcze, kiedy zobaczyli, że żyje, po prostu tą metalową rurką dobili.
Kiedy zorientowali się, że już nie żyje, zaczęli sprzątać mieszkanie. Starszy, bliźniacy poszli do domu, starszy z braci Anny poszedł na dyskotekę, tam Annę odnalazł i powiedział, że już jest po wszystkim. W dalszym ciągu jeszcze byli na dyskotece, no chcieli, żeby ich widziało jak najwięcej osób, mniej więcej około drugiej wrócili do domu i jeszcze sprzątali mieszkanie, a potem wezwali pogotowie. Lekarz pogotowia, kiedy przyjechał, zorientował się po tych obrażeniach, że przypuszczalnie to nie jest zwykły, naturalny zgon, że ten człowiek został zabity. W związku z tym wezwał po prostu policję. Kiedy policja przyjechała, zorientowała się, że ma do czynienia z zabójstwem, że tak w sensie formalnym to dzieci zleciły zabójstwo swojego ojca. Siłą rzeczy oczywiście wśród tych, którzy są dzisiaj poszukiwani, ścigani, jest coraz więcej cudzoziemców. Jednym z nich jest Szarani Achmatow, pseudonim Szach albo Pułkownik. To faktycznie pierwsza liga takich najbardziej groźnych ludzi, zabójców. On był między innymi na usługach polskich gangsterów. Wykonywał wyroki w Warszawie w roku 2002, zastrzelił dwóch mężczyzn, dwóch innych zostało rannych. Napadał także na kantory wymiany walut w tym samym roku, czyli w 2002 napadł na kantor wymiany walut w Lubartowie, potem w Lublinie. No, ma na swoim koncie mnóstwo tego rodzaju przestępstw. Szarani Achmatow to człowiek wyszkolony, prawdopodobnie brał udział i w walkach, i był na wojnie, potrafi posługiwać się bronią, wyjątkowo, jak powiedziałem, niebezpieczny. Sporządzono tak zwany, często się tak robi, portret progresywny. To jest to, jak on by wyglądał po latach, czyli na przestrzeni wieków w oparciu o badania antropologiczne robi się takie portrety. Te portrety zamieszcza się w mediach. Być może ktoś tego człowieka potrafi skojarzyć. No, Achmatow ma dzisiaj 52 lata. To Czeczen urodzony w Kazachstanie. Jak mówiłem, no, wyjątkowo niebezpieczny człowiek. Jak widzicie, przedstawiliśmy dzisiaj tylko kilka z tych nazwisk, tych najbardziej niebezpiecznych przestępców, którzy są poszukiwani. Z tej ogromnej listy 42 tysięcy często jest tak, że oczywiście oni zmieniają swój wygląd. Wszystko zależy od tego, ile mają pieniędzy. Niektórzy robią sobie jakieś operacje, jeszcze inni tyją albo chudną, zakładają okulary, mają zarost albo się golą. No różnie oczywiście próbują się maskować i to się często udaje, ten wygląd fizyczny udaje im się czasami zmienić. Nie udaje im się zwykle zmienić swego rodzaju przyzwyczajeń, jakichś takich sympatii, czy to do rodziny, czy do kochanka, czy do kochanki, czy ulubionych miejsc, ulubionych potraw, czy też zwyczajów. To są rzeczy, które trudno zmienić, zwykle właśnie na tym wpadają. Nie jest przypadkiem również i to, że najwięcej poszukiwanych listami gończymi zatrzymują policjanci tuż przed świętami. Najczęściej, najwięcej przed świętami Bożego Narodzenia, trochę mniej przed świętami Wielkanocy, ponieważ wtedy próbują się z rodziną skontaktować. Pomimo tych poszukiwań, pomimo obawy, że zostaną zatrzymani, ta siła, nostalgia do rodziny jest ogromna. No, też pewnie nic w tym dziwnego, że jeden z najbardziej poszukiwanych polskich gangsterów został zatrzymany w momencie, kiedy się po prostu wkurzył i zaczął kopać po bankomacie, który mu nie wypłacił pieniędzy. Przez wiele lat udawał mu się ukrywać. Jakby ta nostalgia, ta frustracja, że jest sam, że jest osaczony, że nie może wrócić do domu, do rodziny, spowodowała właśnie taki wybuch agresji. Przypadkowy patrol go po prostu wtedy zatrzymał. Nie jest wykluczone, że gdzieś wokół was są ludzie, którzy są poszukiwani listami gończymi.
że zachowują się jak zwykli, normalni ludzie, są sympatyczni, jak powiedziałem, mówią dzień dobry, no ale to jeszcze nic nie znaczy. To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i oczywiście trzymajcie się.